Cześć! Upalne polskie lato mamy w pełni, zresztą nie tylko polskie. Gdziekolwiek nie jesteście, jeżeli planujecie wakacje, mam dla Was kilka wskazówek, kilka produktów, które ja zabrałam na wakacje do Grecji, które pomogły mi czuć się dobrze, mieć więcej energii i pozostawać w miarę możliwości w stanie ketozy. I tych produktów ja używałam, dlatego mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Powstał on we współpracy z firmą BeKeto, z której produktów ja sama korzystam. Bardzo jestem z nich zadowolona, dlatego też mogę Wam je polecić. Zapraszam na odcinek. Moi drodzy, nie każdy w keton w wakacji musi pozostawać i też nie zachęcam Was do tego, abyście tak bardzo rygorystycznie do swojego żywienia czy do diety podchodzili. Natomiast mówimy o tym, że keto to styl życia i jeżeli chcesz pozostawać w ketozie z tego względu, że dobrze się w niej czujesz, chcesz mieć dużo energii, czy chcesz swoje cele, które masz na co dzień zachowywać, to jest kilka produktów, które po prostu pomoże Ci w tym również na wakacjach. Ja pamiętam, jak 6 lat temu, jak zaczynałam keto i jeszcze nie było aż tak dużego dostępu w Polsce do różnych keto produktów, to zabrałam ze sobą do walizki na wyjazd olej MCT w płynie i ten olej mi się niestety wylał w tej walizce i to była totalna masakra, jak sobie możecie wyobrazić. Dlatego też ja się bardzo cieszę, że teraz mamy dostęp do produktów, które są sproszkowane, a są dobrej jakości. I tak właśnie możemy skorzystać z wielu takich produktów. Ja polecam Wam szczególnie pod kątem dobrego źródła tłuszczu, które możemy włożyć do walizki, czy to olej MCT w proszku, czy olej kokosowy. One są w wersjach bezsmakowych, więc możemy je po prostu sobie dodać, czy to do jakiegoś koktajlu, czy po prostu do kawy i do dania. Można też wybrać wersje smakowe. W ogóle, jeżeli macie ochotę na takie przepisy, na proste koktajle na lato, to dajcie znać w komentarzu, być może zrobimy kolejny odcinek albo jeden z kolejnych właśnie o tym. Więc u mnie MCT albo olej kokosowy, co wolicie, był. Ja akurat miałam ze sobą MCT. Dodatkowo również w proszku, i tutaj nie zachęcam Was do brania ze sobą wszystkiego, nie jest to konieczne, ale w zależności od naszych celów, bardzo dobry kolagen, który ja już też Wam polecałam i możemy go używać na przykład do kawy, i izolaty białka. Białko jest fantastyczne, bo po pierwsze, jeżeli nie mamy jakiegoś super białka, źródeł białka na wczasach, to możemy sobie po prostu je zaaplikować i to makro wtedy jest bardziej zbilansowane. Po drugie, jeżeli nasze wakacje są aktywne, a mam nadzieję, że między innymi takie wakacje planujecie, no to właśnie przy tej aktywności na pewno dobre białeczko nam się przyda. Dlatego białko, bardzo smaczne, francuska wanilia, to jest jeden ze smaków, które możecie sobie wybrać. Linki oczywiście w opisie filmu dostaniecie ode mnie razem z kodem na bezpłatną przesyłkę. I kolagen, albo smakowy, albo bezsmakowy, tutaj już w wersji z MCT. Ja, mimo że wakacje w Grecji były all inclusive, ponieważ wyjechaliśmy z trójką dzieci, z czego jedno ma 10 miesięcy niecałe, więc chciałam sobie po prostu odpocząć, a nie mieć jeszcze na głowie gotowania, to mimo wszystko właśnie wzięłam ze sobą keto produkty, żeby na szybko móc sobie właśnie je dodać i bardziej zbilansować moją dietę. I wzięłam też ze sobą kawę. W Aeropressie sobie robiłam kawę, bardzo smaczna kawa Supreme Coffee. Ona ma dodatek już MCT i ashwagandy. Także jeżeli chcecie dodatkowo sobie zrobić właśnie taki bulletproof na wyjeździe, to albo bierzemy samą kawę, albo jeszcze dodatkowo dorzucamy sobie do niej któryś, czy to olej kokosowy, MCT, czy kolagen. U mnie były to różne wersje i jest to fantastyczna sprawa. Jeżeli chodzi o przekąski, to oczywiście, że kilka razy zjadłam lody, będąc w Grecji, ale fajnie jest mieć też ze sobą coś, co nie będzie miało aż tyle cukru i rzeczywiście może nam wręcz dodać energii, a nie ją zabrać.
I tutaj przychodzą nam z pomocą na przykład keto ciastka czy batony, które są pakowane w taki fantastyczny sposób, bo tak, jeżeli weźmiemy po prostu całe pudełko ciastek, to większe prawdopodobieństwo, że zjemy za dużo, a jeżeli mamy takie pojedyncze, to naprawdę fajnie się to przechowuje, nic się z tym nie dzieje i po prostu bierzemy ze sobą, czy to na wycieczkę, czy właśnie na wczasy, takie ciacho. I ono jest ketogeniczne, nie ma cukru, ma bardzo czysty skład, więc jest to super sprawa. Ja bardzo lubię te coconut and almond, czyli kokosowo-migdałowe ciastka. Są też czekoladowe ciastka, tropical coconut, batony i baton z orzechami pekan. Zresztą możecie sobie zobaczyć na stronie, jest tego znacznie więcej. Fajną rzeczą też jest wzięcie na przykład ze sobą masła orzechowego. Ono jest gęste kalorycznie, ale na przykład jak idziemy na jakiś trekking, idziemy w góry, to taka rzecz zdecydowanie nam się przyda. Mamy tam zarówno białko, tłuszcze, jak i węglowodany. Mega przekąska i nie zajmuje dużo miejsca. Także to jest fajna sprawa. Raczej czekolady, jak są wysokie temperatury, to nie jest najlepsza opcja, bo nam się rozpuści, więc takie ciastka przychodzą z pomocą. I jeszcze na koniec, jeżeli zależy nam na podbiciu energii, na aktywności, czy na szybszym wróceniu, czy byciu w ketozie, to mówiłam Wam już w poprzednich filmach o egzogennych ciałach ketonowych. Kolejny smak, który przetestowałam, to jest soczysta brzoskwinia i jest równie fajna, także egzogenne ciała ketonowe z Biketo, jak dla mnie, są naprawdę fajne i rzeczywiście działają, mają dobry skład. Także to też jest coś, co wiele osób może poratować na urlopie. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby dobrze się bawić i starać się ten czas spędzać aktywnie, odpocząć, w miarę możliwości się wyspać i wtedy na pewno nasze ciało, nasz organizm nam za to podziękuje i będziemy mogli z kolejnym powerem wrócić do swoich zajęć, obowiązków i do życia. Moi drodzy, to tyle w temacie. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!